Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Do grzesznika poszedł w gościnę. Jeszcze dziś te słowa potrafią bulwersować. Mimo upływu lat, mimo świadomości, że Jezus w innym miejscu powiedział, że lekarza nie potrzebują zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. My uważamy się za tych zdrowych, którzy lekarza nie potrzebują. Może właśnie dlatego trudno nam zrozumieć, że Jezus przychodzi przede wszystkim do grzeszników. Ale przychodząc do grzeszników, przychodzi właśnie do nas. Bo sam w spotkaniu z faryzeuszami uczonymi w piśmie powie: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień na jawną grzesznicę, którą przyprowadzili, aby ją osądzić. Zatem Chrystus chce, aby nasz udział, nasze życie, nasze spotkanie z Chrystusem zawsze odbywało się w szczerości i prawdzie. Niezależnie od tego, jak wiele grzechów mamy na swoim sumieniu. Zejdź prędko, dziś muszę się zatrzymać w twoim domu, mówił do Zacheusza. Ale te same słowa kieruje dzisiaj również i do każdego z nas. Zejdź prędko, bo muszę się zatrzymać w twoim domu. U ciebie właśnie. W domu twojego serca. Przeżywając niedzielę, w której uroczyście obchodzimy poświęcenie Kościoła, chcemy zwrócić uwagę nie tylko na świątynię budowaną rękami ludzkimi. Ona jest ważna. Ona jest bardzo ważna. Jezus właśnie ze świątyni jerozolimskiej przepędzał kupczących, twierdząc, że z domu modlitwy uczynili jaskinię zbójców. Ale przecież jest też inna świątynia. Świątynia naszego ciała, w którym mieszka Duch. Ten Duch Święty pragnie być obecny w życiu całego Kościoła, również i przez naszą posługę, przez nasze świadectwo, przez nasze życie. Ci zwłaszcza, którzy stoją z dala od Kościoła, którzy nie mają tak łatwego przystępu do Chrystusa, jak choćby Zacheusz, który czekał na Jezusa na sykomorze, chcą, albo może mają jedyną okazję dojrzeć Boga w nas. Jeśli nie umożliwimy im tego, to znaczy świątynie naszych serc są albo zimne, albo puste, albo niewrażliwe na innych. Uroczystość poświęcenia Kościoła przypomina nam, aby również i świątynia naszego ciała była świętą świątynią, miejscem spotkania z Bogiem,
by ten Bóg mógł i dziś przemawiać do każdego i każdej z nas i przynosić obfite owoce radosnego spotkania, tak jak w domu Zacheusza.